Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. W dzisiejszym filmie chciałabym podjąć temat komunikacji. W ostatnim odcinku mówiłam o tym, że to jest baza, jeżeli chodzi o bezpieczne relacje, bezpieczeństwo w relacjach. Miałam powiedzieć bezpieczeństwo w relacjach. No też bezpieczeństwo, ale bezpieczny styl przywiązania. Komunikacja i dzisiaj chcę zwrócić uwagę tylko na tak naprawdę na jeden aspekt tego, o czym my tutaj mówimy, mówiąc o dobrej, bezpiecznej komunikacji, a mianowicie wyrażanie swoich potrzeb, pragnień, potrzeb. To jest kluczem tak naprawdę. Jeżeli chcesz wyrazić siebie, to ty musisz mieć dostęp do siebie. To jest jedna rzecz podstawowa, czyli pierwszy krok to będzie taki, czy ty możesz słuchać siebie, czy ty zwracasz na siebie uwagę w ogóle, czy ty słuchasz z taką szczerością i otwartością tego, co się w tobie pojawia i czy to jest dla ciebie ważne i czy to ważne, żeby powiedzieć o tym drugiemu człowiekowi. Czy ty masz w sobie takie przekonanie, że to, kim ty jesteś i to, co ty mówisz drugiej osobie, jest w ogóle ważne, warte wypowiedzenia, warte wyrażenia i czy ta druga strona też to zauważy. No i to jest pierwszy krok w ogóle w wyrażaniu siebie. W ogóle, żeby zaistniała relacja, to musi być relacja między jedną i drugą stroną, to muszą być jakieś dwie strony, przynajmniej dwie strony. To, żeby ktoś zaistniał w relacji, on się musi jakoś wyrazić, jakoś zaistnieć, czyli być w pewien sposób, być w pewien określony sposób, mówić o tym, co czuje, co przeżywa, co myśli. Tak? Czy masz w sobie pozwolenie na to, żeby spotkać się ze sobą samym, ze sobą samą, z uczuciami, które później cię tam poprowadzą do twoich potrzeb i wyrazić to i po prostu pokazać to drugiej stronie. No i właśnie, to jest pierwszy krok. Kolejnym krokiem będzie sposób wypowiadania tych potrzeb. Bo oczywiście, że możesz powiedzieć, ty jesteś taki, śmaki, owaki, ty nigdy, zawsze, wiecznie i tak dalej, i tak dalej. Nigdy mnie nie widzisz, nigdy mnie nie słyszysz, nie? I wiecznie ty i nie ja. Nie? I ja właśnie o tym mówiłam już w poprzednim filmiku, że bardziej kierujemy uwagę do siebie i do tego, czego ty chcesz, czego ty pragniesz. I wtedy ten komunikat ty, taki, będzie zamieniał się na ja chciałabym, ja potrzebuję. No, ja chciałbym, ja potrzebuję. Nawet w takich bardzo prostych rzeczach. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj zjedli razem kolację. Proszę bardzo. I to nie musi być taka kolacja. Idziemy na kolację we dwoje, nie? Do restauracji, cudawianki. Nie, nie. Zjedzmy. Chciałabym dzisiaj z tobą zjeść kolację. Proszę bardzo, nie? Taki komunikat. Chcesz, nie? Masz taką potrzebę, wyrażasz. I to w taki jasny, prosty, precyzyjny sposób. No kobiety to czasem tak ciężko mają z tym, nie? A no mężczyźni chyba tak, jakoś im to tak łatwiej przychodzi z tym prostym, jasnym i precyzyjnym językiem. Ale właśnie tutaj nie? Chodzi o ten taki motyw takiej jasności i przejrzystości. Tak? Chciałabym w niedzielę przed południem gdzieś tam coś tam zrobić. Proszę zajmij się dziećmi. Dobra, i teraz czekamy na odpowiedź z drugiej strony. Ale tutaj chodzi o to, że ty siebie wyrażasz. Ty siebie wyrażasz w jasny sposób. Powiedz to jakoś jak najbardziej przejrzyście. Czego ty chcesz, czego ty pragniesz. Tutaj mam jakiś włos, mi gdzieś spadł. Kolejnym krokiem będzie taka umiejętność, no bo to umiejętność komunikowania się ze sobą, umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem, no to jest po prostu cały zestaw umiejętności. Nie? Też taka umiejętność obserwowania, jak ta druga strona zareaguje na twoje wyrażenie twoich potrzeb. Tak? I jakby bezpieczny sposób usłyszenia czyjejś potrzeby. Tak? Czyli ktoś jak reaguje, jak powinien, no powinien, nie powinien. No dobrze by było, żeby zareagował w bezpieczny sposób. A jaki to jest? Taki, że ktoś usłyszy to, że to usłyszy, jakoś tam zobaczy, nie? Wewnętrznie,
że ma takie ucho nastawione na to, że ja to słyszę, to jest dla mnie ważne, no postaram się jakoś odpowiedzieć na tą potrzebę. Tak? Czyli ta druga strona będzie jakoś tak czuła, że chce odpowiedzieć na to. Niekoniecznie będzie mogła odpowiedzieć w taki właśnie dokładnie taki sposób, jak ty chcesz, jaką wyrażasz potrzebę, ale może jakoś inaczej. Nie? I tutaj widać też wtedy taką otwartość w tej drugiej stronie. Wiesz, no nie mogę ci tak dokładnie tego, ale to może tak, popatrzcie, nie? Szuka, ta druga strona szuka jakichś rozwiązań. Czyli masz takie poczucie, że to jest dla niej ważne, że ona to słyszy, zainteresowała się tym, próbuje jakoś wejść w ten kawałek, nie? I bierze to naprawdę na poważnie. Tak, to jest dla niej ważne. Uwaga, tutaj jest bardzo ważny komunikat. Jestem ważna dla tej osoby. Nie? I jak taka komunikacja buduje fajnie relacje, nie? Jak zacieśnia więzi. To, nie? Że ty masz takie poczucie, że to, kim ty jesteś, to, co ty wyrażasz, jest po prostu istotne. I to jest ten kawałek, że to jest właśnie ta bezpieczna więź, tak? To jest ta bezpieczna relacja. W stylach pozabezpiecznych będziemy mieli do czynienia z takimi właśnie takimi unikami, gierkami, manipulacjami. Nawet to, taki motyw, że nie boisz się nawet wyrażać swoje potrzeby. Nawet nie wiesz jak, albo próbujesz jakoś coś powiedzieć, jakoś tak, ale tak pokrętnie, tak pokątnie, nie ma prostego, jasnego przekazu, o co ci chodzi. Tylko jakby no, albo gdzieś tam jest lęk, albo dużo tam jest jakiejś agresji, dużo złości. No to jest jedna rzecz, a druga strona jest też już wtedy wciągnięta w tą gierkę, albo próbuje cię też wciągnąć w gierkę jakąś typu nie słyszy, unika słuchania w ogóle, unika odpowiedzi na to, co ty tam wnosisz. Lekceważy to. To jest pozabezpieczne, nie? To nie jest bezpieczne, to jest pozabezpieczny styl. Możesz poczuć się właśnie wkręcana w jakąś grę. Możesz poczuć... miałam to. Takie ważne to było. Możesz poczuć, że jest coś z tobą nie w porządku. To jest taki bardzo... Uwaga, to wtedy uwaga. Ostrożnie. Kiedy czujesz się tak jakoś głupio... Nie? Że to jest, że jesteś jakaś dziwna, jesteś głupia, jesteś jakaś tam właśnie nie w porządku. Nie? Tam są różne takie uczucia, że jakaś taka nienormalna, że masz takie potrzeby, albo że jesteś nienormalny, nie? Jakiś wariat, wariatka, chyba ci coś tam odbiło. Ojej, to jest naprawdę gruby kaliber. Tak, po prostu te, no takie traktowanie, no to z bezpieczeństwem mało ma gdzieś tam koło bezpieczeństwa, to tam nawet nie stało, bo takie komunikaty od razu nas zamykają i tu trzeba na to będzie uważać. Ponieważ już minęło 10 minut, to w następnym filmie zajmiemy się jeszcze, wejdziemy w szczegóły tego wyrażania swoich potrzeb, ponieważ jeżeli mamy pozabezpieczny styl przywiązania, a większość z nas ma, to tam będą się uruchamiały w bliskości, będą się uruchamiały potrzeby z dzieciństwa. I na to też trzeba będzie uważać w lękowym stylu przywiązania, w unikającym stylu przywiązania, jakie będziemy mieć potrzeby, które nie będą niestety mogły zostać zaspokojone i jak sobie wtedy z tym radzić. I to będzie następny film. Więc zapraszam już dzisiaj, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.